SFML umożliwia manipulację kamerą. Dzisiaj kilka sztuczek, które będziecie mogli wykorzystać w swoich projektach. Zapraszam. Z kamery w zasadzie korzystamy od początku, bo wszystko co widzimy, gdy skompilujemy i oglądamy te nasze wszystkie rectangle shape'y, to tam jest jakaś domyślna kamera Przypisana do naszego okna W, tego okna W, o tu, właśnie tego obiektu render window, który zawsze jest w naszym app, obiekcie app. Korzystamy z tego od samego początku. Okay? O, tu, app, ale tym razem dodałem jeszcze, właśnie tutaj, kamerę i jest to obiekt klasy view, sfml klasa. Pokonfigurujemy sobie szybciutko tę kamerę, tam jest kilka metod tylko, a na koniec, tuż przed. Wyświetlaniem klatek będziemy przypisywali tę kamerę do obecnego okna odpowiednią metodą, co za chwilę zobaczycie. W efekcie kamera, której będziemy używali po kompilacji w naszym środowisku graficznym, na które nasza kamera będzie patrzeć, będzie już naszą kamerą, a nie jakąś tam cudzą, domyślną. Na początek poruszamy sobie kamerą nad wielką sceną, ponieważ scena tak naprawdę jest. W pewnym sensie nieskończona. My sobie oglądamy pewien wycinek, gdzie domyślnie nasze okno główne W ma tam Full HD rozmiary, prawda? No to są te dwie stałe, tam wysokość, szerokość, te, które gdzieś tutaj sobie w konfigu na początku ustalamy. No dobrze, ale to są tylko te parametry okna. No właśnie, i na podstawie tych parametrów taka domyślna kamera też przyjmuje taki rozmiar. I od razu gdzieś tam się pozycjonuje, żeby lewy górny róg to był punkt 0,0. Ale 0,0 gdzie? No właśnie na takiej nieformalnej scenie, na takiej płaszczyźnie rozchodzącej się po x po y gdzieś tam teoretycznie w nieskończoność. Oczywiście mrygam okiem, żadnej tu nieskończoności nie ma, ale powiedzmy gdzieś tam w siną dal. No i cóż, teraz stworzymy sobie kamerę własną, w zasadzie już ją mamy i... Pierwsza metoda na tej kamerze to jest ruszanie się tą kamerą, czyli będziemy się jakby przesuwać nad tą sceną i zobaczycie, że wraz z tym przesuwaniem się będziemy coś innego sobie oglądali na ekranie. Na naszą scenę wrzuciłem trochę obiektów, które same się ruszają jakieś takie kółeczka bodajże, czy jakieś tam inne fikusy będą latać, żebyśmy widzieli, że faktycznie zmieniamy kamerą położenie, żebyśmy mogli obserwować coś, żeby mieć wrażenie i jasny obraz tego, że się w ogóle ruszamy. Zatem tutaj tylko metoda move, bardzo podobna, w zasadzie taka sama jak te, które ruszały obiektami, jakimiś tam konweks-szejpami y, i tak dalej. Move, przesuń się albo to w lewo, albo w prawo i tutaj podbindowałem pod A, D, W, S wsadem, nie? Będziemy się ruszali w lewo, w prawo kamerą. Ale tutaj ustawiam te opcje ruszania kamerą, natomiast samą kamerę Musimy tuż przed wyś wyświetleniem przypisać do okna w. I tutaj będę to czynił hmm, prawdopodobnie w funkcji update. Zaraz sobie tam przejdziemy. I tutaj mamy update. O, dokładnie, zobaczcie. Tutaj troszeczkę przemodelowałem jeszcze całą tę naszą aplikację, trochę uporządkowałem. Znowu będziecie mogli sobie z tego skorzystać, ale kluczowe polecenie. Nasze okno w. Hmm? Ma taką metodę set view i tutaj podrzucam mu naszą nową kamerę, czyli ta domyślna tam precz, ta ma teraz być głównym e, źródłem tego, co widzimy i co zostanie nam ładnie na ekranie pokazane. Zatem ta prosta linijka. Troszkę to tutaj uporządkowałem. Jak widzicie, to znaczy mniej jest treści wewnątrz pętli, poprzerzucałem już pewne ciągle towarzyszące nam elementy do metod app update, app dudrow i tak dalej. Poza tym do draw jest czymś podobnym. Jak tutaj bindowaliśmy sobie przyciski, to tu też sobie mogę przybindować draw, czyli nie będę miał drawów tutaj w środku, choć też mogę dalej je tu umieścić. Ale jeżeli będę chciał, żeby jakieś elementy się tutaj rysowały, to będę mógł je wrzucić do takich lambd i w tych lambdach to, co chcę malować, będę sobie malował, a funkcjami będę robił o tak, jak tutaj bind draw. To jest analogiczne do tych, które mieliśmy wcześniej, tam Bind Keyboard, Bind Steel Keyboard, czy Bind Mouse i tak dalej. Nie jest to w ogóle konieczne. możecie sobie te funkcje rysujące umieszczać wprost w pętli While. Ja lubię to sobie gdzieś wyjąć z tej pętli While. Bardzo lubię, kiedy ta główna pętla jest taka na rzut oka, że widzę kolejne etapy. Tu coś update'uję, czyli zmieniam położenia wszystkich obiektów, tu je dopiero sobie rysuję, Tutaj rysuję jakieś elementy stałe, na przykład te labelsy, te napisy, odcinek jedenasty i tak dalej. Rozumiecie? Taki w mojej ocenie pewien porządek. Ale jak widzicie, coś tu też jeszcze dodałem, co jest nie w update, nie w dodraw, tylko gdzieś tu własna część kodu. Proszę bardzo, możecie dalej ją tutaj wstawiać. Tak czy inaczej. Jeszcze raz. Prosty MOVE. I tutaj w tej metodzie update, już, 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 chodź mnie tutaj, choć tu, tu, gdzie uciekłaś tu w tej metodzie, przejdziemy tam, to F12, yy, tak, w moim środowisku, w waszym może nie, o, set view. I tuż przed displayem klatki, tuż przed pokazaniem tego wszystkiego, przed rysowaniem, najpierw podmieniam kamerkę, żebym rysował to wszystko tam, gdzie widzi moja kamerka i zanim to displayem tam uruchomimy, to żeby wszystko było we właściwej kamerze. I z właściwej kamery. No to co? Kompilacja i patrzymy. Zatem kompilujemy, ale tu jeszcze uwaga: jak sobie ściągniecie kod, to żeby ten wsad działał, to musicie tutaj w takiej części bind draw o tutaj te dwie linijki sobie wykomentować, bo one później będą ustawiać kamerę gdzieś tam na sztywno. Zatem, żeby ten wsad tutaj działał, bo to wiecie, kilka rzeczy na raz pokazuje w jednym pliku. Więc, żeby nam tutaj ten cały wsad działał, żeby tutaj ten mowy się wykonywały, to tutaj, o, w tych dwóch miejscach, musicie sobie to wykomentować. Ja to potem odkomentuję. I jeżeli taki kod ściągniecie, to ten wsad nie zadziała. Dlaczego? Bo wsad wykonuje pewną modyfikację, a potem. W tym miejscu wykonuje się kolejna modyfikacja, która przywraca kamerę domyślnie na środek, tam gdzie była na samym początku. Więc jakby efekt jest niezauważalny, jakbym żadnego wsada nie wcisnął. Ale tutaj teraz zadziała. Z wykomentowanymi tymi linijkami. W zasadzie wystarczyło wykomentować o tę jedną, o tę tutaj, a tę można zostawić. No to co? Jedziemy. Ctrl F5. 400 sekund później mamy. No i co? Uwaga. W. O, widzicie? Przesuwam się po świecie. Czyli tamte obiekty są tam, gdzie były. Ich pozycja na świecie się nie zmieniła. Zatem ten set position, który do tej pory używaliśmy, zobaczcie, nie jest związany z pozycją kamery. Kamera może go opuścić gdzieś tam i oglądać nicość. Prawda? Też, ten szary taki prostokąt też celowo umieściłem. To jest zwykły prostokąt. Umieściłem go, żeby było widać te początkowe miejsce, gdzie kamera patrzyła, żeby było widać, że rzeczywiście się tu przesuwam. No, a tu szaleją jakieś muchy, obiekty takie kolorowe, nie wiadomo co. A? Ruch kamerą. Scena sobie żyje, patrzcie. Tam wszystko jest obliczane. One się tam kręcą, nie? One się tam displejują, tylko że kamera tego nie widzi. Ale one tam żyją, żyją. A jakie miejsce na optymalizację? Po co wykonywać update tego, czego nie widać? A? Bo teraz nie, to tam się oblicza wszystko. To, że tego nie widać, to nie znaczy, że nie są update'owane wszystkie tamte figurki. Więc widzicie, taka okazja do refleksji na tym, o, to jakby to zoptymalizować i mimo być może tysięcy obiektów tylko ruszać tymi, które widać. No. Kolejna rzecz, zoom. Kamera, zoom, prosta sprawa. Dwie metody, które w zasadzie są wymienne. Można je stosować w zależności od kontekstu użycia. Pierwsza, set size, to taka, gdzie na sztywno wprowadzam, ile obszaru, ile obszaru widzę, czyli jaki prostokąt, tam ewentualnie kwadrat, widzę. Tutaj, jeśli wcisnę sobie insert, to. Yy, podwoję x i y, czyli tak jakby cztery razy większy obszar zobaczę, a home'em wrócę do początkowego, bo na początku to, co widzę, jest tożsame z wysokością, szerokością okna mojego w, czyli tu u mnie to jest szerokość, wysokość, te dwie stałe, a metoda zoom nie ustawia wielkości x, y, tylko mnoży x, y, które już są razy coś, czyli na przykład jeśli tu zrobię dwa, to dokładnie jest to tak jakbym set size w ten sposób wywołał. A jak podzielę przez pół, to to tak jakbym pomniejszył. Jeśli coś zzoomuję razy dwa, a potem podzielę, czy pomnożę przez pół, albo po prostu podzielę przez dwa, no to wracam do początkowego efektu. Zatem te dwie funkcje i te dwie funkcje troszkę inaczej tutaj je zapisujemy, wykorzystujemy, ale robią dokładnie to samo. Zobaczcie zresztą po kompilacji mamy taki oto efekt. Insert. I teraz widzę cztery razy więcej. O, jakbym tak się przesunął, bo ten wsad nam to jeszcze działa. Przesunął się tu i przesunął się kamerą do góry, czyli obraz zejdzie trochę na dół. O, to tak mniej więcej widzicie, że teraz by cztery razy tyle mógł zobaczyć. Hołmem wrócę do rozmiaru kamery, czyli tego, co widzi, obszaru jaki duży widzi kamera. O, do tej początkowej Full HD. No i teraz Page Down, Zooming razy dwa. No to jeszcze razy dwa. I Jeszcze raz, dwa, coraz bardziej się oddalam. Coraz większy obszar widzę i ten obszar jest potem wklejany w moje okno w. Teraz, uwaga, chcemy powrócić. Razy pół, razy pół, razy pół. Zoom razy dwa, razy dwa, razy dwa, oddalam się, oddalam już tam wszystko malutkie i rosnę. U, to raz się przybliżyłem, to to już przesadziłem, nie? O, i wróciliśmy do początku. Home'em można wrócić albo pobawić się kombinacją przycisków zoom w tę stronę, zoom w tę stronę. A tu patrzę, że coś też na konsoli nam się wyświetla, ale i tak wy jej nie widzicie chyba, a wam pokażę. O. Dawaj tu konsolę. Chodź nam o przy okazji klikanie lewym przyciskiem myszy jeszcze będzie, ale to za chwilę. O widzicie tutaj jak sobie zoomowaliśmy, to widzieliśmy obecne rozdzielczości, jakie się ustanowiły ale tylko przy zoomie oddalającym się o, już 30 tysięcy dobra, bo to zło już jest rotacja, metoda rotate znacie ją, wcześniej obracaliśmy obiekty można też obracać kamerą, od mi cała filozofia patrzcie świat się nie zmienił, moja kamera się kręci można to łączyć, weźmy tu sobie zooming i teraz się obracajmy Uwaga, nie obracam światem. Kręcę kamerą. Świat się nie zmienił. On cały czas jest taki, jak był. Zero, punkt 0,0 zero zero jest tam, gdzie był punkt 0,0. Zero zero. I tak dalej. Obracam kamerą. Tak na marginesie to ciekawe efekty można robić z tym obracaniem kamerą. Wiecie, coś wybuchło i nagle kamera du, 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 Nie, obrazem wam tam zarzuci. Te <grym>, głupie, wiem. Ale obracanie całkiem smaczne. Teraz viewport. Skupcie się, nic trudnego. Ale trochę nieintuicyjne atrybuty, kiedy ten viewport ustawiamy. Czym to jest? Takie pozycjonowanie wraz ze skalowaniem tego, co widzi kamera w oknie W. Można powiedzieć, że jest to zakotwiczenie tego, co widzi kamera w oknie W, w tym naszym render window. Hm. O co chodzi? Domyślnie to zakotwiczenie jest tożsame z oknem, czyli ta wielkość całej tego obszaru, który widzi kamera. I to zakotwiczenie jest takie, że nam się wydaje, że moje okno to moja kamera. Ale nie do końca tak jest. Moje okno, okno aplikacji, to, to, to render w, render window, te appw, to nie jest do końca to, co widzi kamera. To jest jakby trochę inny obiekt. To w tym oknie mam pokazane to, co widzi kamera. Ale to, co widzi kamera, mogę tym manipulować. Mogę to inaczej zakotwiczyć w tym oknie. I zobaczcie właśnie, set viewport. Nam to pokaże. Otóż, kiedy wcisnę przycisk delete, to będzie się działo następujące cudo. Otóż, yy, tu mamy jako argument taki float rect, taki prostokąt z czterech floatów, po prostu cztery floaty zebrane do kupy, i dwa pierwsze floaty mówią o położeniu lewego górnego punktu, czyli takim punkcie zakotwiczenia. Ja sobie tu zrobiłem tak: weź w połowie ekranu tego, tego okna W, w połowie okna W, jeśli chodzi o współrzędną X, ale y zostaw tutaj bez zmiany, czyli bądź cały czas u góry. Natomiast rozmiar tego, co widzi moja kamera, i w x, i w y 5 razy pomniejsz. Uwaga, to nie zmieni wielkości okna. Zobaczycie za chwilę w konsoli, jak skompilujemy, uruchomimy, że get size kamery będzie dalej full HD. A więc to nie jest skalowanie size, tutaj ten get-size, co był, prawda, set-size, przepraszam. To nie jest zmiana wielkości obszaru, który widzi kamera. To jest tylko zakotwiczenie tego, co widzi kamera w inny sposób w moim oknie W. Jak zobaczycie, będziecie bardziej to widzieć. To jest widok. Zakotwiczenie domyślne, wszystko, i, i okno, i to, co widzi kamera, wszystko się pokrywa, wszystko to jeden wielki prostokąt jeszcze Full HD. Wciskam ten delete i uwaga, co się stanie. A no właśnie, stało się coś takiego, niech was tutaj ta konsola nie przestraszy. Na konsoli pojawiły się Full HD rozmiary 1920x1080, więc kamera nie zmniejszyła pięciokrotnie swojego rozmiaru XY. Ale obraz z tej kamery jest widoczny tylko tutaj. Zobaczcie, jest to połowa okna W, X, Pół, Y0, czyli nie przesuwam się w dół. Y1 to by była na dole niewidoczna, gdzieś tutaj by się na dole zaczynała. W tym punkcie, tu jest właśnie ta połowa, i stąd dopiero zaczynam umieszczać to, co widzi kamera, ale skaluję to, zakotwiczam to mniejsze, ale to nie zmieniło mi kamery. Kamera jest nieruszona, tak? Ja to zrobiłem dla okna W ten set viewport. Wiecie, tu mógłbym mieć teraz z różnych kamer podglądy w tym momencie, nie? bo mogę sobie viewportów z innych kamer poustawiać kilka. Ale to to jak to wykorzystacie zostawiam Wam. Jeszcze jedna rzecz. Jak wcisnę Enter wrócę do normalnego. O, tu możecie sobie to w ten sposób zobaczyć. Co ciekawe, to jak teraz będę na przykład powiększał, to zobaczcie co się stanie. Tu sobie powiększmy albo zoom, to znaczy zooming zwiększmy, to zobaczcie, że to nie jest tak, że to się dziś pojawia w pozostałej części. Nie, ja jestem ograniczony do tego viewportu. Czyli tu wszystko się zamknęło w takich rozmiarach. O. Widzicie? Nie? Jakby zakotwiczyłem się w tej części okna i ta pozostała tu, o, tak jakby niedostępna była dla tego, yy, dla tej części z tej kamery. Set viewport. Tak to działa. Ok. To jeszcze coś na koniec. Teraz będziemy śledzili obiekt kamerą, czyli kamera będzie podążać za obiektem. On będzie w zasadzie ciągle w środku, a świat dookoła będzie płynął, niczym rzeka. Ale jeszcze wcześniej, tutaj, ten set viewport zerknijcie, to są takie ustawienia domyślne. One polegają na proporcjach. 0,0 to jest właśnie lewy górny róg. 1,1 czyli proporcje domyślne. I tu nie podajemy size'ów i bardzo dobrze, bo mnie nie interesuje, jakie okno główne ma rozmiary. Ja mam się do niego dostosować, rozciągnąć tak, jak ono wygląda. To jest taki viewport domyślny. A tutaj mamy już obiekt, który za chwilę będziemy poruszali, w zasadzie on się będzie sam poruszał. Tam sobie po tych automowach, gdzie dziczy ta klasa OBJ, i tam sobie już wykorzystajcie wcześniejsze odcinki, ewentualnie stwórzcie własny latający obiekt. Możecie też zrobić obiekt, który się porusza, na przykład strzałkami, gdzieś tam, a kamera będzie biegała za tym obiektem. Nie musi się ruszać z automatu, możecie go sami poruszać. Jedno jest pewne: za tym obiektem będzie biegać moja kamera. I tutaj sobie binduję drawy. Te drawy będą wykonane o tutaj w tej funkcji ogólnej app do draw. A tu te do draw obejmuje między innymi to, co zawiera ta lambda. Mogę do, tej, do taki, takich lamp sobie przybi lampd przybindować więcej. Co robię? Najpierw zmieniam pozycję tą dla mojego obiektu X, Czy on tam się rusza po prostu. I teraz uwaga. Jeżeli wcisnę lewy przycisk myszki. To kamera ustawi się na pozycję tego y, obiektu X. Akurat y, ten obiekt X ma taką własność shape, i w tym shapeie jest to, co ja tam rysuję, w tym wypadku kółko bodajże. Więc pobieram pozycję tego kółka. I ta pozycja będzie dokładnie pozycją, gdzie jest środek kamery, ten center, czyli ten, ten punkt, gdzie kamera ma swój środeczek patrzenia. No, ona ma obszar, ale gdzieś ten obszar musi mieć swój środek. No, i tutaj ten środek tego obszaru ustalam. A potem przypisuję do okna ten widok, tę nową kamerę zmienioną, żeby się wszystko ładnie od razu zaktualizowało, żeby wszystkie droły były robione już w moim oknie dla tej kamery z nową jej pozycją. No i co tu mamy niżej? A niżej, moi drodzy, będziemy mieli sytuację, że kiedy nie trzymam wciśniętego lewego przycisku, to kamera wraca do normalnej pozycji. Tutaj już odkomentuję tę linijkę, teraz wsad nie będzie działał. To tak, żebyście wiedzieli. O, odkomentowane i jedziemy. Patrzymy. Control F5. Ten mój obiekt X to jest to kółko białe, co tu latało tak o to, o ono, tak sobie tu lata. Trzymam lewy przycisk myszki. Uwaga, patrzcie, trzymam naprawdę tu. I teraz kamera, widzicie, biegnie za kółkiem. To kółko jest nieruchome teraz. Teoria względności. Wszystko zależy od punktu siedzenia. Teraz siedzę na kółku, dla mnie ono jest nieruchome, a świat płynie, przysuwa się. Ale jak tylko puszczę, świat wrócił na miejsce, to kółko lata i pędzi. A może nie jednak. A może jednak. A może jednak nie. A na koniec wykorzystamy viewporta. Aby stworzyć coś na kształt minimapy. Małe wyjaśnienie: Big R to był ten prostokąt duży, który na początku jest w tle taki szary, aby było widać, jak ruszałem kamerą. Taki dla orientacji wzrokowej. A tutaj dorzucam do Bind Draw yy, jego rysowanie. Ono się tam później sekwencyjnie wykonuje. OK, to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to tutaj były te obiekty te kuleczki latające, one też tu mają bind draw w pętli, wszystkie update'uje kuleczki i rysuje. I ta lambda wykonuje się później w tej ogólnej metodzie app do draw. Więc to są te obiekty, które sobie będą latać. I teraz to wszystko było tak robione, że rysowaliśmy te do, do draw do tej naszej kamery, czyli to działa tak, mam okno, ustawiam w oknie kamerę i wszystkie draw rysują jakby to, co widzi ta kamera, a tak jakby ten draw odnosi się do tego, co y, widzi kamera. Teraz ważna rzecz, uwaga. Zrobimy taki mały wtręt do naszej pętli, że jeżeli będę trzymał wciśniętą spację, to tu sobie wszystko troszeczkę pozmieniamy. Tu usunąłem kilka zbędnych enterków. Popatrzcie, gdy trzymam spację. To teraz tak, tworzę sobie nową kamerę na bazie głównej, ale ustawiam jej viewport zupełnie inny. Taki gdzieś tam dolny prawy róg, 1 piąta normalnego widoku kamery. Taka mini-mapka. I o co chodzi? I teraz mojemu oknu W ustawiam tę kamerę i dla niej ponawiam drołowanie wszystkiego czyli rysuję jeszcze raz ten duży prostokąt ale to tutaj go rysuję a tu go zmienię na żółty żeby było widać, że to są jakby inne droły więc tu go na chwilę zażółcę on tam jest szary, tu będzie żółty i go rysuję, ale uwaga, rysuję go dla tej kamery następnie rysuję sobie X to było te kółko białe a potem sobie rysuję, do draw może mieć parametry, to jest indeks lambdy, którą chcę wywołać. W tym wypadku tam są trzy lambdy dodane, ja sobie wybiorę drugą, indeks 0, 1, 2, bo druga to była ta, ta kółeczka latająca. A tak pokazuje, że tu wszystko naprawdę rysuje, jakby na nowo. Bo to już było tu narysowane, w tym do draw. I to było rysowane, i, i ten prostokąt, i to kółko białe też tutaj ono się narysowało, ale dla innej kamery się rysowało. A tu malujemy dla innej kamery. No i rysuję sobie label. Ten napis, tam odcinek 11 Jak już sobie wyrysuję, to zmieniam kamerę na główną. No, a dlaczego by nie? Wracam z kolorem do, odpowiedniego tutaj, do odpowiedniej barwy dla mojego prostokąta, tego dużego. A potem jedno display. Z wszystkich kamer pokaż w oknie wszystko, co mają kamery w tej klatce zobaczyć. Działa to tak. Ctrl F5, kompilacja i uwaga, wciskam spację. Dopóki trzymam w każdej klatce jest generowany obraz jeszcze raz tego samego, tylko że dla innej kamery. Ale z żółtym prostokątem Puszczę, to no Dlatego tam żółty, szary, żółty, szary, żeby ten duży obraz ciągle był szary. A ten jest rysowany żółty, ale po narysowaniu znów robię go szarym. O, widzicie, mini-mapka. Mini-mapeczka. Widzi to samo, a jednak nie to samo. A teraz lewy przycisk myszki wcisnął, co będzie, uwaga. Czyli poruszanie się za kółkiem białym. A, przesuwa się też, widzicie? I minimapa też. A dlaczego minimapa? No, bo minimapa najpierw kopiuje się z tego głównego, z tej głównej kamery, więc pewne położenia inne ma tak samo, tylko tyle, że później viewport jest zmodyfikowany. Ona de facto jest w tym samym miejscu, tylko viewportem wszystko to w innym miejscu okna zakotwiczam. W efekcie kamery patrzące na to samo, a jednak jakby yy, z innej kamery mówiąc po prostu. Prawie jakbyśmy jakiś film kręcili. No to co? Tyle w tym odcinku. Nagadałem się, a w sumie mało było do pokazania, ale tak naprawdę tych kilka technik pozwala nieźle tutaj kombinować. Można robić jakiś ekran dzielony na pół i z dwóch kamer oglądać zmagania dwóch przeciwników w grze, w kółko i krzyżyk czy coś. Pozdrawiam.